Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. W konferencji udział wezmą minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Olszewski. Jako pierwszy głos zabierze minister Olszewski. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte dwa programy drogowe, niezwykle ważne z punktu widzenia infrastruktury w Polsce, program budowy dróg krajowych do 2023 roku z perspektywą do 2025 roku oraz program rozwoju infrastruktury gminnej oraz powiatowej. Pierwszy program o niebagatelnym znaczeniu, program, który w całej perspektywie domyka sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Wypełniamy te zobowiązania, które podjęliśmy wcześniej. Program o rekordowej wartości, która jest za nami, miała być. Na program składa się 107 miliardów plus 46 miliardów, co jest nowością w programie na utrzymanie sieci dróg ekspresowych, dróg krajowych, autostrad oraz kilka miliardów związanych z absolutnym nowum, czyli program likwidacji miejsc niebezpiecznych, ponad 1100 miejsc, gdzie będziemy eliminowali te najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia użytkowników dróg miejsca. Program budowy dróg krajowych poza głównymi sieciami, które będziemy budowali, o łącznej długości 3900 km, zawiera również budowę 57 obwodnic miast najbardziej obciążonych ruchem. Dzięki tym inwestycjom, dzięki temu programowi, tak jak powiedziałem na początku, w 2025 roku będziemy mieli w 100% rozwiniętą i domkniętą sieć dróg krajowych i autostrad. Drugi program, który został dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów, czyli program rozwoju infrastruktury gminnej oraz powiatowej, daje możliwość samorządom, na co zresztą czekały, program konsultowany oczywiście wraz z samorządami, dofinansowanie i wspólne finansowanie przedsięwzięć, które są w gestii i w kompetencji lokalnych samorządów. My jako ministerstwo będziemy mogli dofinansowywać poszczególne inwestycje do kwoty 3 milionów złotych. Drugie tyle, co najmniej drugie tyle będą dokładały samorządy. Tym samym wypełniamy to, o czym pani premier Ewa Kopacz mówiła na konferencji w tym miejscu, prezentując założenia szerokiego programu Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo trójpaku drogowego, czyli program budowy dróg krajowych, to co było dzisiaj przedmiotem Rady Ministrów, program likwidacji miejsc niebezpiecznych oraz domknięcie tej sieci poprzez współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu samorządów lokalnych. Bardzo proszę, minister Czerwiński. Chciałem parę informacji przekazać na temat programu dla górnictwa. Dzisiaj Rada Ministrów podjęła ważną decyzję. Zgodziła się na przekazanie minimalnej części akcji PZU PGE i PGNiG-u dla Towarzystwa Finansowego Silesia. I to jest początek procesu, który toczył się w sferze jeszcze dyskusji, a który zakończy się ustabilizowaniem sytuacji górnictwa w naszym kraju. Decyzja jest o tyle ważna, iż umożliwi nam terminowo wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań i umów podpisanych ze stroną społeczną 17 stycznia tego roku. Formalnie polega ona na tym, iż Towarzystwo Silesia, przejmując akcje, a akcjonariusze przejmą udziały w Silesii, będzie mogła sięgnąć po kapitał bankowy na proces restrukturyzacji nowej kompanii węglowej. Wyraźnie chcę powiedzieć, iż program dla górnictwa koncentruje się na rynkowym postawieniu 11 kopalń, które tworzą
będą tworzyły nową kompanię węglową. Płynność podejmowania decyzji, płynność finansową opieramy o zasoby węglokoksu właśnie Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Poprzez dzisiejszą decyzję potencjalny kapitał, który jest wyceniany codziennie na akcjach, będzie mógł być nawet na dzisiaj, patrząc na notowania giełdowe, w granicach 1 400 000 zł. Te rzeczy, które dzisiaj podjęliśmy, nie są aż tak ważne z punktu widzenia tego, co przed nami, aczkolwiek jest to wybór jednego z trzech scenariuszy, który był przygotowany od kilku miesięcy. Jednym z nich był udział bezpośrednio spółek energetycznych w procesie przejęcia i dokapitalizowania górnictwa. Tutaj nie wszyscy członkowie zarządów spółek energetycznych widzieli to jako też interes dla siebie. Drugim scenariuszem, już bardzo dobrze przyjętym też przez spółki energetyczne, było tworzenie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, który to fundusz mógł też w 20% być wykorzystany na dokapitalizowanie nowej kompanii węglowej. Aczkolwiek tworzenie tego funduszu i zebranie kapitału, który by na dzisiaj pozwolił na dotrzymanie terminów, było trudne. Ten scenariusz był dłuższy, stąd ten, któryśmy dzisiaj zaprezentowali na Radzie Ministrów, jest racjonalnym, dobrym, skutecznym, który pozwala na te terminowe wywiązania się z zobowiązań. Chcę zaznaczyć, iż nowa kompania węglowa musi podporządkować się pewnym rygorom finansowym, rygorom rynkowym, że już prezes Krzysztof Sędzikowski skutecznie ogranicza koszty funkcjonowania tych 11 kopalń. Poza tą kompanią znalazło się już ponad 6 tysięcy pracowników. Koszty wydobycia tony węgla zmalały z 300 zł do 200 kilkudziesięciu, tam jest około 240 w tej chwili. Zwiększyło się racjonalnie też potencjalne wydobycie węgla, czyli widać, że ten rynek, który wymusza sprzedaż węgla, działa, że górnicy też rozumieją to, co przed nami. Z mojego osobistego doświadczenia też chcę przekazać podziękowania tym, którzy uczestniczą, w tym też stronom związkowców. Sam odbyłem kilkanaście spotkań z różnymi grupami związkowymi i rozumieją związkowcy trudność podejmowania decyzji, bo to, że dostaliśmy dzisiaj narzędzie od Rady Ministrów, narzędzie finansowe, które stwarza nam pewną gwarancję szybkiego, skutecznego dojścia do celu, to nie znaczy, że będziemy już samozadowoleni. Dzisiaj już wiceminister, pełnomocnik rządu jest w Brukseli. Już rozmawiamy na temat szczegółów, żeby pokazać, że rynkowe rozwiązania dominują. Chodzi nam o to, żeby też tę ścieżkę równoległą, czyli oceny przez Komisję Europejską, że to jest rzeczywiście działanie rynkową, wyprzedzająco przedstawić grupom związkowym. Dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań. RMF, proszę bardzo.
Dzień dobry, Mariusz Piekarski, Radio RMF. Panie ministrze, pan mówi, że to jest narzędzie finansowe, które pozwoli dojść do celu, ale chociażby wczoraj górnicy przeprowadzili masówki i oni twierdzą, że 1/4 porozumienia do tej pory została wykonana. Jak mówili, nie zgodzą się już na likwidację ani jednego miejsca pracy w tych kopalniach, więc nie jest tak różowo, jak pan to przedstawia i wygląda na to, że będzie pewne zderzenie tego, co pan proponuje, z tym, o czym mówią związki zawodowe w tych kopalniach. Zderzenie na pewno będzie, to nie bądźmy też niedoświadczonymi ludźmi. Wiemy, że każdy związkowiec broni swojego miejsca pracy, bo taka jest jego rola. Ale z drugiej strony też mamy to racjonalne działanie, czy to miejsce pracy ma być utrzymane na dzisiaj, na jutro, czy mamy stabilizowanie przed sobą sytuacji w górnictwie na wiele lat. Ja z racji tego, żeby być po prostu zwięzły, też nie mówię o szczegółach, ale oprócz tego, że te ograniczamy koszty funkcjonowania kopalń, prowadzimy równoległe działania zwiększające rynek węgla. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw jest tworzony po to, żeby wdrożyć nowe technologie w krótkim okresie, czyli od roku do 3 lat, które mogą użyć kilkanaście milionów ton węgla nie do spalania w energetyce, ale jako surowca do produkcji na przykład gazu syntezowego w chemii, czy zgazyfikowania węgla na powierzchni, jest taka technologia japońska, czy na przykład, tak jak ostatnio nam zwrócono uwagę, na produkcję wodoru z węgla. To jest akurat produkt gotowy do wdrożenia, proponowany przez Politechnikę Gdańską. Nie ma takiego hura optymizmu, że wszystko jest załatwione. To jest naprawdę ciężka droga dojścia do ustabilizowania naszego górnictwa na zasadach rynkowych. Górnicy wiedzą, że dzisiaj mają 70 milionów ton węgla do sprzedaży na naszym rynku i po racjonalizacji kosztów mają szansę walczenia o udział w 200-milionowym rynku węgla w Europie. To jest zadanie dla górników i oni rozumieją. Tam są też politycy wśród związkowców i oni też mówią, że mało się dzieje, że wielka zwłoka i tak dalej. Dzisiaj chciałem poinformować o tym dużym, ważnym kroku, a nie o jakiejkolwiek rewolucji. Czyli to, cośmy wypracowali, dopracowali, jest racjonalnym rozwiązaniem, budzącym dużo jeszcze zagrożeń. Ale nie ma innej wskazanej drogi stabilizacji polskiego górnictwa i nie ma takiego scenariusza proponowanego przez kogokolwiek innego. Kolejne pytanie. Jeśli nie, jest jeszcze. Jeszcze RM. To pani redaktor, proszę bardzo. Informacyjna Agencja Radiowa. Panie ministrze, te dane, o których pan mówił do 2025 roku, że będzie tak dużo tych dróg i cała sieć powstanie, to kiedy tak z kopyta ruszy budowa? Kiedy będziemy widzieli jakieś przełomowe inwestycje? Czy to będzie się po prostu tak odbywało, że tak jak teraz trwają jakieś różne budowy, to będzie po kawałku, po kawałku? My na dzień dzisiejszy kończymy perspektywę 2011-2015. Dzięki temu programowi wszystkie zadania, które są w załącznikach, mogą być realizowane. Jesteśmy gotowi do tego, aby już we wrześniu, październiku ogłosić przetargi na kolejnych 650 km dróg i podpisać umów już na realizację na około 500 dróg. W całym programie jest określona każda inwestycja pod kątem z jednej strony przygotowania ich do realizacji, z drugiej strony z czasookresem ich fizycznej realizacji. Co jest ważne w tym programie, to jest to, czego nie było we wcześniejszych
programach, a mianowicie elastyczne podejście do wyboru tych inwestycji, a mianowicie inwestycje będą realizowane wedle stopnia ich przygotowania i w takiej de facto kolejności. Dotychczas było tak, że była ułożona jedna lista w kolejności ich realizacji. Zadania, które nie były przygotowane, nie mogły przeskakiwać niejako wyżej. Teraz ta filozofia się zmieniła. W związku z powyższym te zadania będą szły pełną parą. Co więcej, wszystkie zadania, które dotychczas nie były przygotowane pod względem dokumentacyjnym, mają zabezpieczone środki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już przystępuje do tego, aby opracowywać dokumentację tak, aby te terminy, które są zawarte w programie jako szczegółowe terminy realizacji poszczególnych inwestycji, były dotrzymywane. Jeszcze raz przepraszam. Na Mazurach na przykład brakuje S16, S17 pasowałoby też dobudować. No są takie newralgiczne punkty na tej mapie drogowej, na które czekają chyba wszyscy. Znaczy, ja mogę jednoznacznie powiedzieć, znaczy, jesteśmy gotowi do podpisania umów i te umowy zaraz będą podpisywane, choćby na A1 autostrada na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, na S2 na trzech odcinkach, na S3, S5 w województwie kujawsko-pomorskim od Nowych Mars przez Bydgoszcz, dalej na południe do Wielkopolski. Część będzie podpisana, trzy odcinki będą podpisane jeszcze umowy we wrześniu. Trzy odcinki będą podpisane w październiku. Jesteśmy gotowi do tego, aby podpisać umowy na S6, S7 na dwa odcinki, S17, S61. Tyle samo. Jesteśmy gotowi po dniu dzisiejszym rozpisywać i ogłaszać przetargów, więc priorytety pod względem czasowym bezpośrednio wynikają z harmonogramu. Ten program, tak jak powiedziałem, daje asumpt do tego, aby twierdzić, że w 2025 roku Polska będzie miała domkniętą sieć dróg krajowych i autostrad w najwyższym standardzie. RMF jeszcze raz, proszę bardzo. Pytania do ministra Olszewskiego. Kto będzie decydował o tym stopniu przygotowania inwestycji, która będzie na górze listy? Rozumiem, że ma to polegać na konkurowaniu poszczególnych dyrekcji dróg krajowych i autostrad, która wyrobi się pierwsza z przygotowaniem przetargowym, ta dostanie pieniądze. To pierwsze pytanie, a drugie, panie ministrze, czy pan zamierza w jakikolwiek sposób interweniować, czy też złożyć na rządzie propozycję nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami? Chodzi o szkolenia kierowców zawodowych, między innymi BOR-u, Policji, Straży Pożarnych, Kartek Pogotowia. Większość tych grup została wyłączona z dodatkowych szkoleń, poza jedną, poza kierowcami karetek. I chciałbym zrozumieć, dlaczego kierowcy w Straży Ochotniczej Pożarnej nie muszą przechodzić, a dlaczego ratownicy medyczni muszą. To są koszty tych szkoleń. Dziękuję. Zacznę od drugiego pytania. Rozwiązania prawne, o których pan mówi, były inicjatywą poselską. To raz. Dwa, dlaczego w ramach tej inicjatywy nie było kierujących karetkami? Z jednej prostej przyczyny, o ile dobrze pamiętam, akurat te jednostki nie wyrażały chęci, aby być objętymi tymi szkoleniami. O ile BOR, Policja, etc. wyrażały taką chęć, twierdząc, że nie ma konieczności, aby pozostawali w obowiązkowych szkoleniach, bowiem mają swoje procedury funkcjonowania i przeszkalania w stosunku do tych, którzy kierują pojazdami uprzywilejowanymi. Więc jeśli byłaby taka wola ze strony służb ratunkowych, to oczywiście byśmy się nad tym pochylili, ale o ile dobrze pamiętam, nie zgłaszali tego typu postulatów. No to powiem szczerze, pierwszy raz od pana słyszę i na pewno się nad tym pochylimy.
Odpowiadając natomiast na pierwsze zadane przez Pana pytanie, znaczy nikt nie będzie o tym decydował, bowiem każdy startuje dzisiaj z przygotowaniem inwestycji. To, czy inwestycja jest przygotowana do tego, aby ogłaszać przetarg, nie zależy od nikogo, tylko sprawności poszczególnych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I w tym zakresie można mówić, że pewien rodzaj konkurencji pomiędzy nimi będzie, bowiem kto będzie lepiej przygotowany, ten będzie miał szansę na szybszą realizację ich odcinków. W tym sensie absolutnie tak. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie? Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.